Wyobraźmy sobie, że znowu jesteśmy na zboczu Góry Oliwnej i patrzymy przed siebie i widzimy, jak z drugiej strony potoku Cedron wyrastają dwie kopuły, jedna złocista, znajdująca się nad meczetem, dokładnie w tym miejscu, gdzie kiedyś było miejsce święte, najświętsze w całej świątyni jerozolimskiej, a potem druga kopuła srebrzysta meczetu Al-Aqsa. Można powiedzieć przeciwna rzecz, że właśnie dzisiaj, kiedy spotykamy się po tylu tygodniach od naszej pielgrzymki, przypadają czytania dotyczące świątyni jerozolimskiej. Ale żeby zrozumieć sens tych czytań, trzeba nam najpierw odnieść się znowu do historii, stąd krótki jej przegląd. Ta pierwsza świątynia, wspaniała, została wzniesiona przez króla Salomona mniej więcej 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Umiłowanie całego narodu izraelskiego, powód do dumy i chwały, a przede wszystkim miejsce, w którym naród izraelski składał Bogu nieustannie ofiary, uznając przez to, że Jahwe Bóg jest jedyny i najwyższy. I ta świątynia została zburzona przez wojska babilońskie pod wodzą Nabuchodonozora w roku 586 przed Chrystusem. Miasto uległo całkowitemu zburzeniu, świątynia ograbiona i zburzona, a naród uprowadzony w niewolę, zwaną niewolą babilońską. Ale ona też się skończyła, ponieważ w dorzeczu Tygrysu i Eufratu nieoczekiwanie zaczął rządzić król Persów Cyrus i w roku 538 przed narodzeniem Chrystusa wydał edykt, na mocy którego Izraelici mogli wrócić do swojej ojczyzny i podjąć dzieło odbudowy nie tylko miasta i innych swoich siedzib, ale także czy przede wszystkim odbudowy świątyni. Nie była to tak wspaniała i wielka jak z czasów Salomona, ale jednak znowu w tej świątyni, zwanej świątynią Zorobabela, znowu zaczął jednoczyć się kult narodu wybranego, który tam właśnie składał ofiarę Najwyższemu. Jednakże minęło także Królestwo Persów i ta część ówczesnego Bliskiego Wschodu, Palestyna, Syria, zaczęły podlegać królom Seleucydom, wywodzącym się z wodzów Aleksandra Wielkiego. Jeden z tych królów, Epifanes IV, zarządził przymusowe odejście Żydów od swojej tradycji, od wiary w jednego Boga. I stąd zbezczeszczenie świątyni, a zwłaszcza ołtarza. I stąd przymuszanie, aby Żydzi odstępowali od prawa, od Tory, od swoich zwyczajów i przyjęli obyczaje panujące w pogańskim, helenistycznym świecie. I właśnie przeciwko temu
przymusowemu procesowi prowadzącemu do życia prawdziwie pogańskiego. Zbuntowali się Matatiasz i jego synowie i całe to powstanie zwane powstaniem Machabeuszy. Miało ono miejsce mniej więcej latach 160. przed narodzeniem Chrystusa. I na koniec dzieło, którego podjął się Herod Wielki, rozbudowy świątyni. To trzecia już z kolei świątynia budowana przez tego wielkiego, a z drugiej strony tak tragicznego w dziejach Izraela króla. To nad tą świątynią, patrząc na nią z Góry Oliwnej, zachwycali się apostołowie i usłyszeli te słowa Chrystusa, które musiały ich przerazić. Nie pozostanie z tej świątyni kamień na kamieniu. A wszystko dlatego, że Jerozolima nie poznała czasu nawiedzenia swego i nie przyjęła Mesjasza. Nie uznała w Jezusie Chrystusie Bożego Syna, Zbawiciela świata, Odkupiciela człowieka. I tak też się stało. Wojska rzymskie około 70 roku, już po Chrystusie, zburzyły świątynię, a świecznik siedmioramienny, który stał w najświętszych miejscach świątyni, z wielkim triumfem został wniesiony do Rzymu na Kapitol, o czym świadczą po dzień dzisiejszy płaskorzeźby na łuku triumfalnym Tytusa, który dowodził armią rzymską i niewiele miesięcy po zdobyciu Jerozolimy został obwołany cesarzem Imperium Rzymskiego. To powtórka z historii. Ale za tą powtórką kryją się także dwa jakże znamienne zdania. Pierwsze z pierwszego czytania z Księgi Machabejskiej i drugie z czytanego przed chwilą fragmentu Ewangelii Łukaszowej. Pierwsze czytanie mówi właśnie o przywróceniu kultu zbezczeszczonej przez Greków świątyni jerozolimskiej. I tę wielką radość, którą przeżywali wówczas Żydzi, że mogli na nowo na odbudowanym ołtarzu składać ofiary jedynemu Bogu. I to zdanie. Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał tego, który zesłał im takie szczęście. Przeżywać szczęście, że oto jest świątynia Pana, na nowo oczyszczona i że Bogu można w sposób w pełni wolny i pełen czci oddawać najwyższy hołd. To jest szczęście. Móc tak oddawać Bogu cześć najwyższą. I drugie zdanie właśnie z Ewangelii Łukaszowej. Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskiniem zbójców. Tak łatwo przejść od jednego do drugiego. Od radości, że Bóg daje szczęście, by mu oddawać cześć najwyższą, do tego, żeby zbezcześcić w inny sposób zresztą świątynią pańską i sprawić, że przestaje być ona domem modlitwy, a staje się, jak powiedział Chrystus, jaskinią zbójców. I stąd wyrzucił tych sprzedających w świątyni i czyniących w świątyni handel i źródło
osobistego zarobku. Na to wszystko, na te wydarzenia historyczne dotyczące w przypadku powstania Machabeuszy drugiej świątyni Zorobabela i na to, co mówił Chrystus w odniesieniu do tej trzeciej, wielkiej, wspaniałej świątyni rozbudowanej przez Heroda Wielkiego. Na to wszystko trzeba jeszcze odnieść znaczenie duchowe tej świątyni, jaką my jesteśmy od chwili chrztu. Bo każdy z nas jest, jak pisał święty Piotr, kamieniem w budowanej duchowej świątyni na cześć Boga. I od tego, jakim jesteśmy, jaki jest kształt naszej osobistej świętości, zależy świętość całego Bożego domu, całego Kościoła. Więcej jeszcze, pytanie, które trzeba sobie postawić, czy nasza świętość jest tak silna i tak mocna w przywiązaniu do Boga i w miłości do drugiego człowieka, że na tej naszej świętości inni mogą wznosić kolejne duchowe kamienie tej świątyni, która wyrasta do nieba. Czy nasza świętość jest krucha i tak słaba, że jeśli ten kamień, który stanowimy, jest za słaby, to ci, którzy wznoszą na nas, na naszym świadectwie wiary, swoją wiarę, czy jej nie utracą? Czy nie osłabną w wierze? Czy nie zwątpią? Jesteście wszyscy świątynią Pana, świętym kapłaństwem, ludem wybranym, by oddawać cześć Najwyższemu. I stąd jak echo wraca to stwierdzenie z Księgi Machabejskiej, które chcemy, aby stało się naszym. Aż pod niebo lud izraelski wysławiał tego, który im zesłał takie szczęście, być blisko Najwyższego, oddawać Mu cześć, czuć się narodem wybranym. Podczas tej Eucharystii prośmy Boga o właśnie takie poczucie szczęścia, że jesteśmy ludem świętym, narodem wybranym, żywymi kamieniami duchowej świątyni wznoszonej na cześć naszego Pana, Mistrza i Odkupiciela.